Poniedziałek, 30 grudnia, Malwina Muzyczka, witam i zapraszam na magazyn miejski. A dzisiaj w programie? Gdzie na Sylwestra? Prezenty od zakładu karnego? Jak na narty, to tylko jacnia. Jak co roku zrobiliśmy dla Państwa przegląd sylwestrowych propozycji w Zamościu. Sylwester, Wigilia Nowego Roku, noc z 31 grudnia na 1 stycznia, kiedy to świętujemy koniec starego roku i początek nowego. Okres hucznych zabaw i bali, toastów, sztucznych ogni petard. Sprawdziliśmy, jakie atrakcje przygotowały zamojskie lokale na tę jedyną noc w roku. Całą noc atrakcji zapewnia restauracja Broadway w Zamościu. Zapraszamy Państwa na bal sylwestrowy połączony z imprezą. Przygotowaliśmy specjalne, wyśmienite smakołyki, dania wykwintne. Nasi kucharze przygotowują nasze wspaniałości, które są podawane przez nasze receptury, także będzie bardzo bogate menu, a oprawę muzyczną zapewni nam zespół Master Fox. Hotel i restauracja Carskie Koszary co roku przygotowuje niespodziankę dla swoich gości sylwestrowych i co roku ta tajemnica jest pilnie strzeżona. Szereg atrakcji swoim gościom zapewnia też Artis Hotel and Spa. W tym roku Hotel Artis przygotował Sylwestra, bale sylwestrowe, można powiedzieć, w trzech odsłonach. W sali kryształowej bal sylwestrowy będzie się bawiło 150 osób. W restauracji Esencja zabawa sylwestrowa, można tak ująć, z DJ-em będzie się bawiło również 155 osób. Oraz swobodna wersja w klubie Absence Currents. Jak co roku wiele atrakcji przygotowała restauracja Osir. Gra wspaniały zespół Exasia pod przewodnictwem Henia. No i w restauracji Osir są nowe dania, nowa kadra, która przygotowała przepyszne, warto spróbować. Pierwszym daniem są polędwiczki wieprzowe, które podawane są na sosie kurkowym, otulone boczkiem, z warzywami grillowanymi, przepyszne. Resztę dań to może troszeczkę będzie tajemnicy, bo zapraszamy tutaj do nas, żeby każdy posmakował. 11 przystawek. Najważniejsze jest, abyśmy oczywiście w szampańskich nastrojach spędzili tego Sylwestra bezpiecznie. Odgłosy wybuchających fajerwerków już tradycyjnie będą towarzyszyć pożegnaniu starego i przywitaniu nowego roku. Petardy, rakiety, pochodnie, rzymskie ognie są nieodłącznymi elementami sylwestrowej zabawy. Pamiętajmy jednak, że używanie różnego typu materiałów pirotechnicznych może także stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia osób, a także może być przyczyną powstania pożarów. Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa, dlatego wszyscy zadbajmy o to, abyśmy weszli w ten nowy rok szczęśliwie i bezpiecznie. Zakład karny w Zamościu przekazał przed świętami wiele cennych darów podopiecznym Domu Dziecka w Łabuniach. Jeden z funkcjonariuszy zakładu karnego w Zamościu postanowił pomóc wychowankom Domu Dziecka w Łabuniach i przed świętami Bożego Narodzenia wspólnie ze swoimi współpracownikami sprawił im nie lada prezent. Zebrał wśród chętnych funkcjonariuszy pieniążki w kwocie 683 zł. Za te pieniądze zakupiliśmy środki czystości, zakupiliśmy pieluchy, zakupiliśmy słodycze, takie rzeczy pierwszej potrzeby na rzecz właśnie potrzebujących dzieci. Jest mi niezmiernie miło tutaj być i przekazać dzisiaj te przedmioty, myślę, że potrzebne. No cóż, święta, Wigilia, Boże Narodzenie to jest czas szczególny w tradycji polskiej. Mi jest miło, że możemy tutaj coś zrobić jako funkcjonariusze Zakładu Karnego w Zamościu na rzecz dzieci. Takie placówki jak Domy Dziecka zawsze z chęcią przyjmują każdą tego rodzaju pomoc. Dzieci widzą, że inni dzielą się z nimi i tak samo myślę, że w przyszłości będą oni mogli pomagać innym ludziom, że są to takie bardzo pozytywne wzorce. Wszystkie dary, jakie otrzymała wielofunkcyjna placówka szkolno-wychowawcza w Łabuniach, pomogły w organizacji świąt Bożego Narodzenia, a także sprawiły wiele frajdy wychowankom. Mimo iż za oknem pogoda iście wiosenna, to w Jacni sezon narciarski w pełni. Chociaż za oknem pogoda bardziej przypomina wczesną wiosnę, a nie zimę, a po śniegu, który mieliśmy okazję już oglądać w tym roku, nie zostało nawet śladu, to w Jacni sezon narciarski w pełni. Stok działa już od połowy grudnia i cieszy się niezwykłą popularnością. A to może dlatego, że stworzono na nim naprawdę przyzwoite warunki wszystkim miłośnikom białego szaleństwa. Pracy kosztowało nas to dużo, oczywiście musiała być choć trochę sprzyjająca aura i też trochę mikroklimatu roztoczańskiego, który tutaj naprawdę w tym miejscu nam troszkę pomógł. Ale warunki, które się w tym roku pojawiły, czyli słońce,
temperatura około zera, czyli niezbyt dobre warunki do śnieżenia, ale bardzo niska wilgotność, były bardziej podobne do warunków Park City niż warunków roztoczańskich. I to mimo tej takiej pogody, która jest z Zamościa pogodą czysto wiosenną, pozwala nam rąbek zimę tutaj zobaczyć. Oferta stacji narciarskiej w Jacni to nie tylko dobre warunki na stoku, ale również wypożyczanie sprzętu, a także możliwość nauki jazdy pod okiem wyspecjalizowanych instruktorów. Jest możliwość skorzystania z porad instruktorskich. Zapraszamy do naszego domku instruktorskiego, który mieści się zaraz przy wjeździe na parkingi i na cały kompleks tutaj narciarski w Jacni. Naukę jazdy na nartach i na snowboardzie możemy zacząć już od lat dzieciństwa. To znaczy, jeżeli dzieciaczek już może w butach narciarskich poruszać się po śniegu, po trawie, po stoku narciarskim, bez nart i nie wywraca się, wtedy można już takiego dzieciaczka stawiać na pierwsze lekcje jazdy na nartach. Stok w Sylwestra otwarty będzie od godziny 10 do godziny 1.30 w nocy. W Nowy Rok od 13 do 21. W pozostałe dni tradycyjnie od poniedziałku do piątku od godziny 16 do 21. Sobota, niedziela od godziny 10 do godziny 21. Na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.